Nazwa Wybrzeże Szkieletów dla pasa wybrzeża od Walvis Bay po granicę z Angolą jest jak najbardziej zasadna. Mamy tu szkielety w sensie dosłownym, jak szkielety wielorybów, ale i ludzi, rozbitków czy zagubionych poszukiwaczy diamentów. Są to też szkielety z metalu i drewna, czyli wraki statków, które już od XV wieku setkami spoczęły na dnie tego jednego z najbardziej niegościnnych wybrzeży świata. Podwodne skały, silny wiatr, fale, mgła to najwięksi tutaj wrogowie żeglarzy. Są jednak też i ci, którzy są bardzo zadowoleni i uważają to wybrzeże za najpiękniejsze miejsce. Tak piękne, że warto tu przypłynąć i mieć dzieci. To kolonia uchatek, a dokładnie kotlików afrykańskich, które setkami tysięcy gromadzą się, kiedy warunki na Antarktydzie nawet dla nich są zbyt surowe. Największą atrakcją wybrzeża szkieletów jest pustka. Jadąc już na terenie Skeleton Coast National Park, męczy, ale cieszy nas myśl. Tu naprawdę nic nie ma. Ale właśnie ta pustka jest piękna. Każda rzecz w krajobrazie, gdzie indziej bez znaczenia, urasta tutaj do atrakcji. Nigdy piwo nie smakuje tak dobrze, jak kupione w sklepie w Tora Bay. Niezwykły jest też świat roślinny. Tak, nie pomyliłem się, tu też coś rośnie. Co prawda w większości są to porosty, ale i one są tu tak niezwykłe, że powstały obszary je chroniące. Ze zwierząt można spotkać poza uchatkami szakale oraz oryksy. Resztę zatrzymał pas wydm, chociaż tam, gdzie są doliny okresowych Uga czy Hoab River, na wybrzeże potrafią docierać nawet pustynne lwy. Najmniejszą dziś atrakcję stanowią wraki statków. Słona woda, wiatr i siekący piach z kryształkami soli potrafi metal zniszczyć w niewiarygodnym tempie. Niekiedy wraki nakrywają wydmy, by odsłonić je po latach w głębi lądu. Jedynym wrakiem znakomicie widocznym i dostępnym bez podjęcia specjalnej wyprawy jest Zeila, którą widzicie na naszym filmie. Pięknie prezentuje się też zwalona wieża wiertnicza, służąca kiedyś do poszukiwania ropy naftowej. Nie da się ukryć, że ci, którzy dojechali tylko do mili 108, nie widzieli prawdziwego Skeleton Coast. Dopiero nocleg w Tora Bay, jazda dawnym traktem do Terras Bay pozwala zrozumieć fascynację tym wybrzeżem, pomimo, że przecież tutaj nic nie ma. Ale może będąc sami ze sobą, sięgamy tu po coś, czego gdzie indziej nie możemy osiągnąć. A kiedy odwrócimy się wreszcie plecami do wybrzeża i ruszymy w głąb lądu, czeka nas Kaokoland. Kolejna namibijska legenda.